No to był ciężki pojedynek, aczkolwiek drużyna do ogrania, co dzisiaj udowodniłyśmy, bo prowadziłyśmy już bodajże 4 bramkami, jednak wydaje mi się, że ta przewaga z meczu pierwszego była za wysoka, 7 bramek do odrobienia to dość dużo. Widać było, że Niemki nie odpuszczają, że grają solidną piłkę ręczną, mocne fizycznie, wybiegane dziewczyny, także walczyły od początku do końca. Myślę, że mecz mógł się podobać. My postawiłyśmy warunki, jednak straty nie odrobiłyśmy. Gratuluję zespołowi z Leverkusen. W tym 2 meczu byli lepsi. Na pewno decydującym punktem wyjściowym do tego 2 meczu była ta 7-bramkowa różnica bramkowa na plus dla Leverkusen. Przystąpiliśmy do tego meczu na pewno z wiarą, że wszystko jest do odrobienia i wydawałoby się, że idzie ku temu powoli, bo powoli, ale myślę, że gdzieś ta 4-bramkowa przewaga dawała nadzieję, ale pod absolutnym warunkiem, że drugą połowę zagramy jeszcze lepiej niż pierwszą. Niestety tak się nie stało. Za każdym razem tę 3-4-bramkową przewagę przeciwnik niwelował i w miarę z upływem czasu no wiadomo było, że coraz trudniej będzie. Ostatnim, acz no może szalonym momentem, ale no właśnie, w piłce ręcznej jest wszystko możliwe. Ostatnią szansą jeszcze na jakiekolwiek odrobienie strat był moment, kiedy graliśmy 6-4. Zepsuliśmy zupełnie, nie wiem dlaczego, tak bez głowy tą grę, bo ani my nie rzuciliśmy, a straciliśmy 1 bramkę, a zakładając, żebyśmy rzucili, a nie dali sobie rzucić i dorzucili karnego, wtedy w tym momencie było 5 bramkami, jeszcze 10 minut szansa była, ale no cóż, w tym momencie bez głowy zagraliśmy. Ja tylko dziękuję dziewczynom, że walczyły jednak do końca, bo już tak 5 minut przed końcem wiadomo było, że nie awansujemy, że walczymy do końca po prostu o zwycięstwo. Dziękujemy bardzo kibicom za wsparcie, bo miło się gra w takiej atmosferze. No i cóż, ta przygoda z pucharem się skończyła. Guten Abend. Ich bin natürlich sehr froh, dass wir in Summe beider Spiele hier eine Runde weiterkommen. Witam pięknego, miłego wieczoru. Życzę, oczywiście jestem naturalnie szczęśliwa, że w tym 2 meczu awansowaliśmy. Wir haben gewusst, dass das sehr, sehr schwer werden wird, weil wir im Vorfeld viel analysiert haben. Ich habe mir sehr viele Spiele angeschaut und von daher war mir klar, dass hier eine sehr starke Mannschaft auf uns wartet. Dla nich od początku było jasne, że to będą dwa trudne spotkania. Analizowali bardzo, bardzo dużo spotkań, obejrzeli ich bardzo dużo i zdawali sobie sprawę, że spotkają się z bardzo dobrą drużyną. Mit einem Polster von 7 Toren aus dem Hinspiel, wo in der ersten Halbzeit die Mannschaft von Bosna viele technische Fehler gemacht hat, davon haben wir profitiert. Und ich glaube, dass das auch mit ein Grund war, dass wir hier mit einer ganz bestimmten Strategie haben spielen können. W tym pierwszym meczu te 7 bramek to przede wszystkim w pierwszej połowie bardzo dużo naszych technicznych błędów, które one wykorzystały i ta przewaga tutaj 7 bramkami ustawiła już niejako strategię na ten mecz drugi rewanżowy. Im Handball geht das schnell, 7 Tore ist viel, ist eine Hypothek, aber im Handball kann das auch ganz schnell wegkippen und es war klar, dass von Beginn an die Kampfansage an uns ausgesprochen wurde. Meine Mannschaft hat wirklich über weite Strecken diesen Druck standgehalten und darauf bin ich sehr stolz. 7 bramek dzisiaj w piłce ręcznej, dużo i mało. Zdawali sobie od początku tego sprawę, wiedzieli, że od początku tego spotkania będzie walka o te 7 bramek. Renata jest dumna ze swojego zespołu, że tą strategię wytrzymania tej niejako tej presji, walki, odrabiania przez nas tych bramek, one po prostu wytrzymały. Wenn man gesehen hat, gegen Ende der ersten Halbzeit, in wenigen Minuten haben wir plötzlich mit 4 Toren hinten gelegen, konnte man sehen, wie schnell das geht und 4 Tore und dann zweite Halbzeit noch 3 Tore und dann ist hier offen Power. Und ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr wichtig war für meine Mannschaft, die eine sehr junge Mannschaft ist, hier gegen so eine Spitzenmannschaft zu bestehen. Po tej przerwie, kiedy prowadziliśmy tą różnicę 3 bramek, no zdawaliśmy sobie sprawę, że w tych 30 minutach te następne, żeby te 7, to może się zdarzyć szybko, dlatego jeszcze raz
mówi, że bardzo jest zadowolona z zespołu, bo to przecież jest dobry, ale młody zespół, że wytrzymał tą drugą połowę jednak z czołowym zespołem. Abschließend möchte ich sagen, dass ich glaube, wir viel zu früh aufeinander getroffen sind. Das tut mir leid für Lubin. Ich wünsche euch für die Zukunft alles Gute und ihr seid eine wirklich sehr sympathische Mannschaft. Na zakończenie chciałam powiedzieć, że szkoda, że akurat się w takich okolicznościach spotykamy, że no, oni wygrali, my przegraliśmy, ale życzę naszej drużynie w przyszłości wiele sukcesów.